światło. Grzegorz Schlierenzauer na rozbiegu. Dynamiczne wyjście wysoko nad zeskokiem leci Schlierenzauer i bardzo daleko. Pięknie poszybował, potwierdzając swoją wysoką formę. Brawa od obiektywnej norweskiej publiczności. Grzegorz Schlierenzauer, wydaje mi się, że najdalej. Tak, 125 metrów. A zatem tutaj nie może być wątpliwości, kto jest obecnie najlepszym skoczkiem świata. Fantastyczny występ na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Tam, mając zaledwie 18 lat, wywalczył już swój pierwszy w karierze tytuł Mistrza Świata. Grzegorz Schlierenzauer do pucharowej rywalizacji przystąpił w poprzednim sezonie. To dopiero drugi jego sezon w zawodach Pucharu Świata. No i już tak wspaniałe osiągnięcie.